Witam w pierwszej w tym roku analizie partii z Krakowi. Ale będziemy analizować nie rundę pierwszą, bo tą rundę oczywiście już analizowaliśmy, tylko rundę piątą, w której zmierzyłem się z Ernst Robertem o rankingu 2271. Jest to młody zawodnik z rocznika 2009, więc ma 14 lat z Austrii. Wiedziałem, że partia nie będzie zbytnio łatwa i nie miałem też zbyt dużo czasu na przygotowanie, bo poprzednia runda była o 16, zakończyłem ją około 20 i następna runda była już o 8.30, więc uznałem, że będę grał swoje i liczyłem na to, że przeciwnik nie popatrzy na wariant, który zwykle grałem, jednak rywal na ten wariant popatrzył. Zagrał D4, które grał zawsze, zagrałem posunięcie skoczek F6, rywal zagrał posunięcie C4, które też grał zawsze, nie było żadnym zaskoczeniem, zagrałem E6, rywal zagrał skoczek C3, przez chwilę przed partią zastanawiałem się nad obroną Nimzowicza, czyli posunięciem goniec B4, natomiast koniec końców uznałem, że zagram solidnie, zagram D5, będę próbował w późniejszej fazie przechwycić inicjatywę. Rywal zbił, co nie było zaskoczeniem, bo zawsze zdecydował się na strukturę karlsbacką, na wariant wymienny gambitu osmańskiego. Rywal zagrał goniec G5, też nie było to zaskoczenie i po E3 zagrałem goniec E6. Możecie kojarzyć ten ruch z partii, gdzie grałem z Dawidem Czerwem na jego kanale, też zagrałem to posunięcie goniec E6 i ogólnie uważam, że goniec E6 jest niedoceniającą, ciekawą możliwością, w której nawet jak białe zagrałem dobrze, to czarne też się źle nie mają. Rywal natomiast po partii i dowiedziałem się, że przygotował się na mnie, zagrał posunięcie goniec Z3, które jest naturalne, i po skoczek D7 zagrał silne posunięcie F3. I teraz musimy sobie zrozumieć, dlaczego F3 nazywam silnym posunięciem. Wydaje się, że można rozwinąć skoczkę albo zagrać typowe hetman C2, żeby przygotować drugą roszadę w tej pozycji, ale w tej pozycji, jeżeli rozwiniemy skoczka, to główną ideą czarnych jest to, żeby zagrać H6 i po goniec H4 zagrać G5 i po goniec G3 zbić sobie gońca, skoczek H5. Teraz ten goniec będzie już wyeliminowany, za chwilę nasz goniec nie będzie mieć oponenta i dodatkowo ten goniec zwykle stwarza dużo problemów z H4, czy nawet jak przyjdzie na F4, jest po prostu dobrą figurą dla przeciwnika. Dlatego posunięcie F3 to samo jest po hetman C2, to samo jest po skoczek F3, gramy H6, G5, skoczek H5, tego gońca bijemy. Dlatego F3 jest bardzo mądrym posunięciem, bo po H6, goniec H4, no już nie ma tych wariantów z G5, goniec zawsze znajdzie schronienie na F2, nawet można zagrać goniec G3 od razu po skoczek H5, zawsze zdążymy tym gońcem uciec. Dodatkowo F3 w przyszłości przygotowuje albo ekspansję na skrzydle królewskim przez G4, albo ekspansję w centrum. Minusem jest to, że osłabiamy pionka na E3, ale co na razie ma atakować tego pionka, no goniec na E6 też przesłonił linię E, więc po linii E już tego pionka tak łatwo nie zaatakujemy. Dlatego F3 bardzo mądre posunięcie ze strony rywala i po partii mówił, że było to przygotowane. Ja natomiast po chwili namysłu zagrałem goniec E7, normalny rozwojowy ruch. Wiedziałem, że w tej pozycji częściej ludzie grałem przez goniec D6, przez jakieś H6, natomiast uznałem, że zagram klasycznie, wyprowadzę po prostu figurę i liczyłem na to, że zbiję z tropu przeciwnika. I to się stało, bo rywal już się zamyślił w tym momencie i moim zdaniem wybrał nie najdokładniejszą opcję, bo zagrał posunięcie skoczek E2. To, czego się bardziej spodziewałem, to to, że od razu odejdzie gońcem na pole H4. Idea taka sama jak wcześniej, chcemy tego gońca zachować i chcemy po jakimś skoczek H5, które byłoby podobne do tego, co nastąpiło w partii, nastąpi goniec F2, no i teraz ten skoczek za chwilę zostanie wyrzucony i przeciwnikowi ten goniec na pewno się przyda, jak będzie walczył o posunięcie E4. Więc goniec A7 z ideą oczywiście, żeby tego gońca wymienić za pomocą skoczek H5 i rywal temu nie zapobiegł, zagrał skoczek E2, więc oczywiście wymianę przeprowadziłem. Zagrałem skoczek H5, bicie i rywal zagrał teraz posunięcie G4. I w tej pozycji miałem dosyć kluczową decyzję do podjęcia. G4, no można było się spodziewać bardziej normalnego ruchu w stylu hetman D2, żeby zrobić długą roszadę, albo w stylu krótkiej roszady, żeby dochodzić do posunięcia E4, natomiast to, co ja chciałem zagrać i to, co się przeciwnikowi nie podobało, to w wielu wariantach mogę zagrać po prostu posunięcie F5 i w ten sposób próbować zapobiegać E4, ale też nie byłem do końca pewien tego posunięcia. Po F5 następuje skoczek F4, jeżeli wymienię tego skoczka, to ta pozycja jest dla mnie dosyć słaba, oceniałem ją, ponieważ rywal ma dosyć silne pole na E5, jeszcze w tej konkretnej pozycji akurat liczyłem, że mam hetman B4 z podwójnym atakiem, a oczywiście rywal mógł zrobić coś lepszego i z ogólnego strategicznego punktu widzenia, no rywal ma silne pole E5, a nie mam analogicznego pole E4, pewnie ustawił jakąś wieżę, jakiegoś skoczka i będzie sobie za darmo grał, dodatkowo mój goniec na E6 jest dosyć słaby, więc po F5 skoczek F4 pewnie bym wrócił po prostu skoczkiem na F6, jeżeli ogólnie bym się zdecydował na posunięcie F5 w tej pozycji i właśnie trzymałbym rywala, żeby nie mógł tak łatwo dojść sobie do E4, żeby potem E4 nastąpiły jakieś masowe wymiany. Więc rywal w tej pozycji po namyśle zagrał posunięcie G4, które było dosyć ciekawą ideą i dosyć ciekawą ideą było z tego powodu, że wymusza powrót skoczkiem na F6, no i dodatkowo zapobiega posunięciu F5. Ja zwykle w tej pozycji, jak rywal by zagrał hetman C2 i no nie mogę teraz zagrać F5, to chciałbym zagrać G6 i przestawić tego skoczka na G7. Ktoś by zapytał, czemu to G7 jest takie dobre pole dla skoczka, przecież zwykle fianka to robimy gońcem. A no G7 jest takie dobre, że czasami mam posunięcie goniec F5 z wymianą gońców, co prawda w tej pozycji bardzo często się spotka to z E4, ale nawet już na
dłuższą metę ten skoczek stoi tutaj po prostu lepiej, ma perspektywę pójścia na E6, ma perspektywę nacisku na tego pionka, który się pewnie osłabi po posunięciu D4, ma też perspektywę pójścia na F5 i na D6 za chwilę, albo na F5 ogólnie i nacisku na pionka na E3, no jest tutaj lepiej umiejscowiony, natomiast po G4, jak wrócę skoczkiem na F6, to okazuje się, że ten skoczek na pól F6, no to pole jest bronione, to pole jest bronione, to pole jest bronione, tutaj jest pionek, nic nie robi praktycznie ten skoczek i może liczyć tylko na to, że rywal ruszy pionkiem, się jakoś uaktywni wtedy ten skoczek, ale dopóki rywal tego nie zrobi, a rywal tego nie musi robić, może kontynuować atak na skrzydle królewskim, dopóty ten skoczek będzie słaby. Więc po G4 miałem wybór, albo wrócić skoczkiem i grać w taką pozycję, gdzie no nie jest koniec świata, skoczek jest słaby, ale nie jest koniec świata, albo wymienić hetmanów. Ktoś by powiedział, że wymiana hetmanów to jest ostatnia rzecz, która się może w tej pozycji wydarzyć, natomiast może się wydarzyć bardzo łatwo i w koniec końców zdecydowałem się na wymianę hetmanów. Oceniłem, że w tej pozycji rywal będzie mieć większe szanse na jakiś atak na skrzydle królewskim, jak zrobię krótką roszadę, po długiej roszadzie on sobie też zagra jakiś hetman C2, zrobi długą i ten hetman mu się przyda bardziej w ataku, ma więcej przestrzeni, więc oceniłem, że spróbuję ograć juniora w końcu. Głosi znana zasada. Dałem więc szacha na polu H4, rywal odszedł królem na D2, oczywiście było to jego planem. Nie może się zasłonić skoczkiem, bo po skoczek bije G3, traci skoczka, nie może odbić, bo traci po prostu wieżę. Zagrał król D2, wróciłem teraz skoczkiem, no musiałem wrócić, innej możliwości nie miałem. I rywal zagrał posunięcie hetman E1 w tym momencie, dlatego mówiłem o wymianie hetmanów. No rywal wypada, żeby to posunięcie zagrał w tej pozycji, inaczej ma króla gdzieś tam w centrum, mój hetman jest dosyć aktywny, zapobiega H4, więc hetman E1 nastąpiło. Hetmanem uciekać nie mogę, jak ucieknę na H6, to po H4 ten hetman będzie mieć spore problemy, na G5 to samo, tylko H4 wejdzie nawet z tempem. Więc wymieniłem hetmany i zrobiłem długą roszadę. No krótkiej roszady w tej pozycji nie chcę zrobić, nawet nie chodzi o to, że rywal mnie zaatakuje tutaj, zamatuje, ale oceniłem, że po pierwsze ten król będzie bliżej centrum, po drugie od razu sobie wprowadzę wieżę do gry i po trzecie często to ja będę chciał coś pionkami zrobić na skrzydle królewskim, więc dlatego zdecydowałem się na długą roszadę, a nie na krótką roszadę. Rywal zagrał H4 i teraz uznałem, że wiadomo, w tej pozycji stoję gorzej, ale o tym nie myślałem podczas partii, myślałem, jak tą pozycję poprawiać. Na pewno mój skoczek na F6 nie jest idealny, co już wcześniej sobie wspomnieliśmy. Na próżno liczę, że rywal dojdzie do E4, widać, że jego intencją jest atak na skrzydle królewskim, więc postanowiłem tego skoczka poprawić, jako że był to najniżej wiszący owoc, czyli coś, co mogłem zrobić w tej pozycji od razu. Zagrałem skoczek E8 i przestawiłem skoczka na D6. Rywal zagrał w międzyczasie skoczek F4, zaatakował gońca, ale ten goniec jest broniony i wręcz bym chciał, żeby ten skoczek się wymienił za tego gońca. No wiadomo, ten goniec zbyt aktywny nie jest, celuje w łańcuch pionkowy, co jest swojego pionka, można go śmiało nazwać dużym pionkiem w tym momencie. I rywal zagrał skoczek E2, idea jest prosto, atakuje na skrzydle królewskim, więc na to skrzydło chce przerzucać figury. Natomiast ja zagrałem teraz A5, rywal atakuje na skrzydle królewskim, więc ja chciałem poszukać kontry na skrzydle hetmańskim. Idea posunięcia A5 jest prosta, jak rywal będzie kontynuował swój plan, to ja zagram teraz posunięcie skoczek B6, chcę wskoczyć moim skoczkiem na C4, gdzie będzie stał dobrze. I jak rywal zagra naturalny B3, żeby temu zapobiec, zagram sobie A4 i przynajmniej za chwilę otworzy się linia A, zagram jakieś król C7, wieża A8 i mam gdzie tworzyć kontrę. Więc rywal tutaj zagrał bardzo mądrze i po chwili na mostu zagrał B3 od razu w tym momencie. I B3 od razu no, służy temu, że po skoczek B6 zagra A4 po prostu. Nie mogę się ruszyć na tym skrzydle, rywal kontroluje pole C4 i skoczek na B6 nagle stoi głupio, no nie ma jakiejś większej przyszłości. Jak zagram natomiast moją ideę od razu, czyli A4, to rywal po prostu może zbić tego pionka i po skoczek B6 już nie ma skoczka na G3, więc może wrócić skoczkiem na C3. I to co policzyłem w tej pozycji, że po król tutaj, no rywal może nawet zagrać sobie wieża B1 i tego pionka sobie za chwilę obronić. To, że dam jednego szacha na C4 niewiele zmieni, rywal sobie odejdzie królem na E2 i będzie stał okej. Z tego też powodu zagrałem król C7 od razu. Idea jest taka, żeby przygotować to A4, może jakieś wieża A8 najpierw, może A4 i pobić już będę mieć tempo więcej. Natomiast rywal zablokował moją grę, zagrał A4, więc tutaj gra w zadaniowy sposób, chce atakować na skrzydle królewskim, więc wyblokował drugie skrzydło, żeby się pozycja na tym drugim skrzydle nie otworzyła. No i teraz moja sytuacja nie należy do najprzyjemniejszych. Jak będę próbował szukać kontry przez B5, to moja pozycja bardzo się po biciu osłabi, szczególnie pionek na D5, od którego obrony odejdę i po skoczek C3 bardzo ciężko jest te dwa pionki utrzymać. No król C6 muszę grać i po wieża C1 grozi jakiś szach zasłony od obrony któregoś z tych pionków, muszę odejść. Więc B5 nie było zbytnio dobrym zagraniem, C5 ma podobne problemy, skoczek przychodzi na C3, atakuje na D5 po prostu punkt, więc w tej pozycji to na co się zdecydowałem, to okej, stoimy, próbujemy jakąś pozycję poprawiać. Wieża E8 było moim wyborem, żeby zawsze móc odbić sobie wieżę, co mi się w niektórych wariantach by przydawało. Przykładowo, jeżeli bym zagrał G6 w tej pozycji, to często, na przykład po jakimś H5, G5, chciałbym odbić wieżę na E6, chociaż może akurat to tutaj sobie przykład podałem, ale ogólnie uznałem, że wieża E8 będzie o tyle dobre, że będzie
i dodatkowa możliwość odbicia tego gońca wieżą i przy okazji wieża stanęła trochę aktywniej, naciska na pionka. Chyba zagrał skoczek H5, zaatakował mi pionka, poszedłem wieżą na G8, no ciężko inaczej tego pionka obronić, nie chciałem grać G6, bo policzyłem sobie, że po skoczek G7 gdzieś tam odejdę sobie wieżą, na przykład na F8 i chyba zagrał po prostu H5 w tej pozycji, albo ten skoczek na G7 będzie stał troszeczkę dziwnie, ale nieprzyjemnie dla mnie z drugiej strony, albo zagram wieża G8 w tej pozycji, żeby wymusić bicie na E6, no i po biciu na E6, biciu na E6, rywal może zagrać jakieś H5, ja zagram sobie G5, żeby pozycji nie otwierać na skrzydle, na którym rywal atakuje, on zagra H6 i oceniałem, że ciężko będzie mi się w tej pozycji jakoś zaktywizować, bo jak odejdę tą wieżą, to będzie nieprzyjemne posunięcie wieża H5, ta wieża też nie może odejść, bo ten pionek na H7 jest podbiciem, więc oceniałem, że G6 jeszcze nie będę grał, zagram na początku wieżą na G8, zobaczę co chce zrobić rywal. Rywal zagrał skoczkiem na F4, ja teraz zagrałem G6, no tutaj liczyłem długo jakieś B5 albo jakieś C5, B5 by się nie podobało z powodu nie takiego co wcześniej, bo wcześniej było bicie i skoczek C3, teraz ten skoczek od C3 jest bardzo daleko, natomiast rywal może dać po prostu szacha. Gram sobie królem gdzieś na B6 i rywal dubluje swoje wieże. No nie mogę za bardzo tą wieżą przyjść, bo odejdę do obrony pionka G7, jak zagram G6, to często może nastąpić po prostu wieża G1 w tej pozycji, to znaczy wieża C1 grozi szach, grozi wejście wieżami, nie wygląda to dla mnie najlepiej. Dlatego nie zagrałem żadnego B5, zdecydowałem się, że teraz zagram G6 i idea jest taka, że rywal odejdzie skoczkiem, teraz już nie ma tego pola G7 i wrócę sobie wieżą na E8, żeby odbić tą wieżą, zobaczę co chce zrobić przeciwnik. Po H5 oczywiście zawsze zagram G5, przez chwilę spodziewałem się tego posunięcia, żeby zbić na E6, liczyłem, że zbiję pionkiem, natomiast teraz po H6 przynajmniej mogę bardziej trzymać gardę, przyjść sobie skoczkiem na F6, do F4 ciężko to chodzi, bo będzie wisiał ten pionek, skoczek H5 w tej pozycji się trochę obawiałem, więc na początku chciałem zacząć po prostu od posunięcia wieża E7, bronię tego pionka, uwalniam wieżę, po F4 zawsze się osłabi pionek na G4 i pole na E4, więc oceniałem, że to jeszcze będzie dla mnie przyzwoite. Natomiast rywal zagrał posunięcie wieża E2, posunięcie przygotowawcze, chce tą wieżę mieć na H2 w razie czego i chce tę wieżę sobie zdublować. Zagrałem H6, żeby w wariancie, który wcześniej przytoczyłem, czyli H5, G5, nie było bicia na E6, to znaczy jest bicie na E6, ale po biciu pionkiem, no nie ma rywal H6 i ciężko mu się przez to skrzydło przebić, to skrzydło jest w miarę zamknięte. Po posunięciu F4, no policzyłem to, że ten pionek na G4 będzie dosyć słaby, zagram sobie nawet, chociaż wieża G8 spotyka się z goniec G6, to liczyłem akurat. Skoczek F6, no skoczek F6 i ciężko jest tego pionka w wielu wariantach obronić po prostu, no rywal nie ma takiej fizycznej możliwości, więc rywal zagrał przygotowawczy ruch wieża F2, nie za bardzo wiem po co, z tego co go pytałem po partii, to mówił, że wieża F2 przydawało się czasem do jakiegoś F4, bo dodatkowym planem rywala jest też to, że zbije sobie na E6, ja teraz zbiję wieżą, nie mogę zbić pionkiem, bo wisi pionek na G6 i rywal zagra sobie F4, no wieża na F2 do się tego planu się przyda, bo w tym momencie na przykład mogę zagrać sobie tak po G5, po prostu wskoczyć skoczkiem na E4, wymienić wszystkie figury, przejść do dobrej końcówki wieżowej. Więc rywal zagrał wieżę F2, próbując to przygotować, ja zagrałem skoczkiem na F6, żeby temu zapobiec, teraz po biciu, no już nie będzie tego posunięcia F4 możliwego dla przeciwnika, no skoczek na F6 wchodzi pod jakieś G5, które rywal wykonał, ale moim zdaniem było to przedwczesne podejście, powinien najpierw zdublować wieżę i wtedy dążyć do G5. Przykładowo, jak teraz nic nie zrobię, zagram jakiś ruch typu król D7, to rywal zagra sobie G5 i jak zbije, no to po biciu otworzą mu się dwie wieże na linii H, a jak nie zbije, jak gdzieś odejdę skoczkiem, no to bardzo łatwo, żeby w tej pozycji zdarzyła się jakaś kombinacja związana z tym, że na przykład zbije rywal tu, zagra jakieś H5, albo będzie próbował zagrać H5 od razu, albo nawet zagra E4 w centrum, uderzy nagle i moje figury są po prostu super pasywnie. Więc to co myślałem, to, że mogę zagrać sam z siebie H5, żeby po G5 przynajmniej ta pozycja była troszeczkę bardziej zamknięta i w ten sposób ją próbować rozgrywać, więc jakieś H5, ale po H5 znowu nieprzyjemnie zbicie na H5, więc finalnie zdecydowałem, że mogę nawet wrócić tym skoczkiem, już teraz nie mam tych planów z F4, po G5 zagram H5, po H5 zagram G5, będę próbował trzymać gardę w tej pozycji i tą pozycję zamykać. Rywal natomiast zagrał G5 od razu i tutaj się ucieszyłem, tutaj już pierwszy raz w partii poczułem, że większych problemów nie będę mieć z utrzymaniem równowagi, no i moje ambicje na pewno urosły. Zbiłem na G5, zbiłem na H1 i wróciłem skoczkiem na H7. Ważny ruch, z tempem atakuje pionka, nie daje rywalowi swobodnej ręki do tego, żeby zajął sobie linię. I teraz rywal zgodził się na pewne ustępstwo, bo zbił mi gońca na E6, w końcu udało się to jakoś wymusić. No mógł obronić tego pionka przez wieża G2, ale wtedy mam nawet posunięcie goniec F5 już i ten goniec się uaktywnia, więc moim zdaniem bardzo zła decyzja strategicznie, żeby zagrać G5 od razu, rywal powinien to jakoś po prostu trzymać. Natomiast zagrał, z czego oczywiście się cieszę, bicie, zbiłem wieżą, rywal zagrał F4 i w tym momencie zdecydowałem się na F5, posunięcie F5, wiadomo, walczy o przestrzeń, kontroluje pole E4 i dodatkowo rywal nie ma już możliwości zagrania wieża H2 i przestawienia skoczka przez F2 na G4, co byłoby dla mnie szczególnie nieprzyjemne, że on ma pole na F6, ma pole na H6, ma pole na E5, więc zagrałem F5. Idea jest taka, że po biciu wymieniam wysuniętego pionka przeciwnika, więc to jest pierwszy plus, mogę nawet zbić skoczkiem. Mam fajne pole 4, nie mam większych problemów w tej pozycji.
Natomiast rywal słusznie, że nie zbił, chce utrzymać sobie wysuniętego pionka, który daje mu jakieś szanse. Zagrał wieża H2, zagrałem wieżę E7, rywal uaktywnił swojego skoczka i przeszliśmy do końcówki, która jest bardzo zamknięta, natomiast warte zauważenia jest parę rzeczy. Największą moją słabością jest na pewno pionek na G6, więc to, na co muszę uważać, to jakieś wieża H6 cały czas. Rywal nie ma praktycznie żadnego przełomu pionkowego, no do E4 nie sposób dojść, B4 będzie osłabiał pole C4, no i też bardzo ciężko do tego dojść i nawet jak się dojdzie, nie za bardzo widać, co można zrobić. Więc w tej pozycji poczułem się ambitnie i pionek na E3 jest na pewno słabością rywala. Jedynym moim planem związanym z przerzutem pionków jest zagranie posunięcia B6, C5, więc na taki plan zdecydowałem się grać. Na początku zagrałem B6, żeby próbować zagrać C5, rywal przestawił swojego skoczka na C3, żeby próbować mi to utrudnić, więc przeszedłem sobie królem na pole E8, żeby za chwilę przejść nim na pole G7 i żeby bronić mojej największej słabości. Mój król i tak by się nie przydał do tego planu związanego z C5, tylko by pod jakieś motywy podchodził, więc przerzuciłem go na skrzydło królewskie. Rywal mniej więcej w tym momencie gdzieś zaproponował mi remis, ale tak jak mówiłem, chciałem tą pozycję grać już na wygraną, więc przestawiłem króla na G7, w międzyczasie rywal przestawił swojego skoczka na E5. Mógł to zrobić już dużo wcześniej, mógł to zrobić po B6 i zagrać jakieś goniec C2, aczkolwiek wtedy zawsze po skoczek D3 mój skoczek będzie wskakiwał na E4. Rywal mówił, że takie rzeczy mu się nie podobały, natomiast ja uznałem, że w tej pozycji pewnie będę grać jakoś po prostu przez C5, będę próbował coś w tej pozycji wykombinować. Jeżeli to się nie uda, to zagram pasywnie, zagram tak i będę trzymać gardę. No, nie większych szans na to, że przegram tą pozycję raczej nie powinno być. Ale rywal tego skoczka finalnie zdecydował się przestawić dużo później, dopiero w tym momencie. Ja natomiast przestawiłem mojego skoczka z F8, który na razie nic nie robi, no na E6 też nie będzie nic robić, do C5 jest sposób dojść, bo ten pionek na D5 na razie podwisa. Zauważyłem pole B4 dla skoczka, więc idziemy na pole B4, zagrałem tak. Rywal przed skoczkiem na D3 i teraz skoczenie na A6 nie podobało mi się z takiego powodu, że rywal po prostu zagra skoczek E5 i teraz taktyka, na którą trzeba uważać, bo skoczek B4, które wydaje się naturalne, rywal bije na G6 i mój skoczek na D6 jest niebroniony. Jak zbije królem, rywal robi mi tak zwany rożen i tracę skoczka na D6. Podwójny atak, bardziej wolę nazywać to podwójnym atakiem wieżowym po prostu niż rożnem, ale na pewno na takie motywy związane z biciem zawsze trzeba uważać. Więc zagrałem w tej pozycji inaczej, zagrałem skoczkiem na F7, żeby zapobiec wejściu skoczka na E5. Jak ten skoczek by wszedł na E5, nie biłbym tego skoczka, tylko bym próbował grać jakoś dookoła niego, zagrać w tej pozycji. Akurat chciałem wieża, chociaż wieża C7 i po wieża C1 zagrać skoczek A6, bo teraz oczywiście jakbym nie zagrał skoczek A6, to rywal mógłby mi zbić na D5 pionka i nie mogę odbijać, bo moja wieża jest niebroniona, natomiast skoczek A6 broni wieżę. Jak przyjdzie skoczek na B4, to przy okazji będzie bronić pionka na polu D5, więc taki był mój plan. Rywal natomiast zagrał wieża C1 zamiast skoczek E5 od razu, zagrałem wieżę E6, żeby i tak próbować skoczka na B4 wstawić. Rywal zagrał goniec G2, próbuje wstawić skoczka, rywal zagrał goniec F3, więc stoi w miejscu i teraz zagrałem skoczek D8, no bo oczywiście na razie tego skoczka nie wstawię, bo jest to pole kontrolowane. Rywal skoczył na E5 i w tej pozycji, jakby rywal dalej kontynuował swoją wyczekującą taktykę, to w końcu udałoby mi się dojść do upragnionego przełomu. Zagrałbym wieża D6, skoczek E6 i udałoby mi się zagrać C5. Bronię pionka tego, dobrze, mój skoczek może w wielu wariantach wejść na pole B4, więc taki był plan. Zagrałem natomiast, on zagrał skoczek E5 i zagrałem wieża D6, teraz trzeba uważać, bo po skoczek B4 następuje skoczek D7, nie sposób jest obronić pionka z pola B6, więc cały czas trzeba uważać na taktykę. Zagrałem wieża tu, rywal zagrał wieżą na H1 i zagrałem skoczkiem w tym momencie na E6. Nie zagrałem skoczkiem na B4 przez to, że rywal po prostu zaatakuje mi pionka i wydaje się, że jest ten pionek dobrze broniony, dwie figury bronią, dwie figury atakują, ale jak będę nieostrożny w tej pozycji, zagram na przykład jakiś skoczek B7, nie wiadomo też, albo C5, C5 jest bardziej logiczne, to po C5 następuje goniec H5, wykorzystując niebronioną wieżę na D6 i tego pionka nie sposób obronić, więc profilaktycznie rywal stwarza jakąś groźbę. Zagrałem skoczek E6 i przerzuciłem skoczka na E8 w tym momencie. Taka troszeczkę stójka z obu stron, ale ja mam prosty plan, przestawię skoczka na B4, zagrać C5, no rywal musi raz być na linii C, raz być na polu H6, więc liczyłem, że w końcu się nie wyrobi. Zagrał goniec G2, poprawiłem mojego skoczka, zagrał goniec H3, trzeba uważać na pewno w tej pozycji, bo grozi goniec BF5. Jeszcze ciekawą ideą, znowu związaną z tym, że na taktykę zawsze trzeba patrzeć, jest to, że rywal w tej pozycji mógł zagrać na przykład wieża H8 i idea jest taka, że jak zbije na polu H8, no to jest szach tu. Nawet tego nie byłem pewny, bo może się złapać mu skoczek w tej pozycji, nie ma pola odwrotu i liczyłem jakiś taki wariant mniej więcej, który liczyliśmy obaj z przeciwnikiem, że gram tak. Rywal bije na B6, gram tak, wydaje się, że łapie skoczka, ale rywal oddaje na polu D5, ma 3 pionki za figurę, pozycja jest bardzo niejasna i takie coś mogłoby być możliwe, natomiast po wieża H8 większej groźby nie stwarza, pod warunkiem, że
zagram posunięcie skoczek F8 i ta wieża za chwilę się musi wycofać pewnie, jak zagram jeszcze wieża E6. Więc wieża H8 ciekawa możliwość, ale większego sensu nie miała. Więc przestawiłem skoczka, rywal chodził w miejscu i w końcu zagrałem tutaj, bo oczywiście rywal grozi biciem. Jeszcze cały czas trzeba uważać, na przykład po wieża D8 nie podobało mi się to, że rywal zbije mi na G6. Jak zbije skoczkiem, to rywal bije gońcem na F5. Oddał figurę za dwa pionki, ale muszę odejść skoczkiem, no muszę na F8, żeby pole H7 bronić. Teraz nie podobało mi się to, że pójdzie gońcem na B1, grozi F5, grozi F6 z masakrą w tej pozycji. Mój skoczek na B4 jest za daleko od pola akcji, więc zagrałem ostrożnie, zagrałem wieżę E6, żeby dalej wszystkiego pilnować, żeby na G6 zawsze móc zbić wieżą. Okej, zaspoilerowałem wam wynik w tym momencie, ale jak już dotrwał ktoś do tego momentu, to podejrzewam, że ogląda do końca, więc możecie napisać, może nie remis, to będzie zbyt oczywiste, możecie napisać struktura Karlsbaska. Wtedy będę wiedział, że dotrwaliście do tego momentu. Wieża E6, gońc G2, rywal chodził w miejscu, dalej powtórzyłem posunięcia i zagrałem w końcu posunięcie C5, taki był mój plan, plan realizuję. Rywal natomiast wymienił skoczki, co mi się wydawało już troszeczkę ustępstwem, powinien jakoś trzymać tą pozycję moim zdaniem, jego skoczek na E5 jest mocarny, po co go wymieniać. Wymienił, zagrałem wieża D6, bo oczywiście teraz wisiał mi ten pionek, rywal wrócił wieżą na H4, zagrałem posunięcie skoczek E6, rywal zagrał gońc F3, zagrałem skoczkę C7, pochodziliśmy chwilę w miejscu, powstała bardzo podobna pozycja. Natomiast w tym momencie po partii przeciwnik mi powiedział, że prawie podstawił. Ja w ogóle tego wariantu nie policzyłem, się muszę przyznać, a cały czas trzeba patrzeć na taktykę, więc to był błąd z mojej strony, że nie policzyłem, że prawie podstawił coś takiego. Teraz ta wieża, jeżeli wymieni przeciwnik, no nie ma co zrobić innego, więc popatrzmy tylko na wymianę, bo nie ma gdzie odejść, więc biję na H8 i wtrącam bicie na F4. Jak przeciwnik pójdzie na D2, no to mam po prostu pionka więcej po biciu na polu H8, więc rywal po partii mi powiedział, że chciał grać król E3, bicie, król F2, no muszę zbić wieżę, w końcu już w wieczność szachów nie będę dawał i po biciu mam pionka więcej w pionkówce, więc wydaje się, że jest wygrana, ale jest to pozycja remisowa, bo nie ma jak się totalnie przebić, sam pionek F partii nie wygra, król nie ma jak przejść, jest forteca ustawiona, więc tak ciekawe wariant, na pewno dosyć pouczający, przeze mnie przeoczony, ale przynajmniej nie wygrywający. Zagrałem wieża D7, tak jak mówiłem, kontynuowałem taktykę wyczekiwania i w końcu zdecydowałem się, że skoczek na E6. No, atakuję tych dwóch pionków, ale wiele nie osiągnę, więc przestawiłem tego skoczka na C7, żeby pójść na A6 i na B4. Zagrałem wieża D8, żeby wieża zawsze mogła przyjść sobie na H8. Zagrał gońc G2, przestawiłem sobie skoczka, dałem szacha i zagrałem wieżą na H8. Teraz po biciu następuje wieża H2 i rywal musi tego gońca obronić, ja biję na C5, jestem bardzo aktywny i pozycja jest prawdopodobnie wygrana, natomiast rywal ma wieża H1, jeszcze nie wpuszczająca mojej wieży, figur nie chcę wymienić, bo podobnie jak w przypadku pionkówki przedtem, pozycja jest zbytnio zamknięta, żeby samym skoczkiem coś zrobić przeciwnikowi, więc poszedłem na C8, rywal poszedł na C7, na C1 i uznałem, że okej. Tutaj wycisnąłem maksimum z tej pozycji, teraz pasuje przerzucić króla na D6, żeby moje figury z funkcji obronnej, bo skoczek broni pionka, wieża broni pionka i pasuje przerzucić króla, żeby którąś figurę z funkcji obronnej uwolnić. Jak rywal zawsze teraz pójdzie wieżą na H1, bo odszedłem od obrony tych pól królem, więc może wejść, to nastąpi bicie i wieża wejdzie moja na C2, więc rywal kontynuował taktykę wyczekiwania, przyszedłem królem na D6, bicie nastąpiło, ja zbiłem. No rywal w wieczności nie mógł wyczekiwać, bo w końcu by nastąpiło jakieś wieża C7 i teraz po tym następuje po prostu bicie na D4. Jak rywal na przykład zbije pionkiem na D4, co się wydaje naturalne, to następuje bicie, bicie i rywal nie ma jak bronić swoich pionków na D4 i na F4. Mogę zagrać albo skoczek D3, albo skoczek C6 i po prostu wygrać pionka. A natomiast jak rywal zbije tu, to wtrącam na polu E3 i partię wygrywam, bo mam pionka więcej. Teraz mam się już jak przebić, mam przejść jak królem na C5. Jeszcze pewnie jakieś techniczne trudności są, bo rywal zagra gojąc H3, będzie groził gojąc F5 i dojściem pionka G, ale powinienem tą pozycję zrealizować prędzej czy później z moim skoczkiem. Więc gońc G2 nie nastąpiło, nastąpiło bicie na C5, w końcu zbiłem pionkiem, bicie wieżą może się wydawać kuszące, bo teraz będzie już jak się przebić bardziej, ale nie podoba mi się to, że rywal nawet zagra mi wieża C3, po biciu zawsze zbije królem, trzyma gardę, stoi, nie wiadomo co za bardzo zrobić. Więc zbiłem pionkiem, rywal zagrał wieża H1, tutaj po partii mi powiedział, że wyczuł moment, żeby uderzyć na aktywność, że wieczność nie może pasywnie wyczekiwać, no mam ideę związane z C4, teraz D4, mogę tego skoczka gdzieś przestawiać, wygląda na to, że jest dobrze, jeszcze mam ideę związane z wieża H8, więc zagrał wieża H1, jego nadzieją jest to, że zagra wieża H6 i stworzy do ostateczną kontrę. Natomiast ja zagrałem C4, posunięcie jak najbardziej logiczne, żeby otworzyć moje figury, żeby stworzyć wolnego pionka. Rywal zbił i tutaj troszeczkę żałowałem, że podjąłem decyzję,
taką, jaką podjąłem, bo polegało ono na niedoliczeniu pewnego wariantu, o którym za chwilę sobie powiemy. Natomiast miałem też inną ciekawą możliwość, zbicie na C4 wieżą. Odrzuciłem ją koniec końców przez to, że nie widziałem, jak mam wygrać po jakimś goniec F3 ze strony rywala po prostu, bo pionek na D5 jest pod atakiem, jakieś wieża H6 grozi, jakieś pójście wieżą na 8, dawanie mi szachów od tyłu, i ale na pewno miałbym większe szanse niż w partii. Mogę dać szacha, mogę atakować całego pionka, jakieś tutaj szanse jeszcze są. Ja natomiast zbiłem pionkiem. Okej, jeszcze pokażę kluczowy wariant, na którym się wszystko opiera, który liczyłem, czyli bicie wieża C1, żebym nie wszedł na C2, taka jest jedyna możliwość. I teraz to, co liczyłem, to że zbiję na C1 i po biciu zagram silne posunięcie D4. Chcę tego pionka odciągnąć, jak załóżmy rywal zbije, dam mu szacha, zbije tego pionka, jak ten pionek spadnie, to za chwilę zagram skoczek E6. Ciężko bronić pionka G5, więc rywal bić nie może i jedyną obroną jest takie coś, ale ja wtedy gram skoczek D5. Pionkówka po biciu jest wygrana, bo jak rywal zbiją, to osiągam opozycję, jak zagra tak, no to po prostu ja zbiję i po biciu gram król C4, przychodzę do pionków, rywal nie ma kontry. Więc pionkówka jest wygrana, jak pionkówka jest wygrana, rywal nie ma jak bronić na E3, no musi zbić tu, bije na F4, jest ok. No tak jak mówię, rywal się nie musiał na to decydować, ale był to na pewno ciekawy wariant. Ja natomiast zbiłem pionkiem i tutaj myślałem, że stoję bardzo dobrze przez chwilę, natomiast to co przeoczyłem, to król C3 jeszcze widziałem, żeby powstrzymać pionka, posunięcie logiczne. Zagrałem król C5 i myślałem, że w tej pozycji będzie za dużo gruźb. Są idee związane ze skoczek A2, jest idea związana z przerzutem wieży i myślałem, że rywal nie zdąży, nawet jak zagra wieża H6 i zbije pionka, to będzie dla mnie ok, ale rywal zagrał silne posunięcie wieża H7. I teraz po chwili namysłu okazało się, że żaden z moich wariantów nie działa. Zacznijmy sobie od posunięcia wieża D8, czemu, albo nie, skoczek A2, tak to nastąpiło w partii, ale powiedzmy czemu to nie działa. Rywal gra król B2, no nie mam gdzie tym skoczkiem pójść, jak gram szacha na C3, rywal zbije, zagram C2. Rywal zagra tak i tego pionka powstrzyma po prostu, więc ten skoczek nie ma gdzie pójść i przez chwilę myślałem, że ma fajny trik, wieża D8, jak rywal zbije na polu B2, to dam szacha i zbije gońca, natomiast to co mi się nie podobało, to szach ze strony przeciwnika, gram król B4, jeżeli nie zagram król B4, tylko król B6, jak zagram królem na D6, to zasłonię wieżę, już rywal po prostu nie będzie musiał się obawiać o swojego gońca z G2, natomiast tu następuje bicie, po szachu następuje wieża C2 i straciłem na tym wszystkim pionka. Więc król B4 jest jedynym logicznym posunięciem, ale następuje wtedy szach na polu B7 i jak zbiję, jak wrzucę, to nawet rywal może powtórzyć, a nawet może zbić skoczka, bo się zasłoni wtedy wieżą na B2 po szachu, ale jak zbiję, no to daje mi mata w jednym ruchu, ładny mat, więc warto pokazać, daje mi gońc C6 mat i to był wariant, który z daleka, jak liczyłem tą pozycję, troszeczkę przeoczyłem. Natomiast myślałem, że będzie zawsze też dużo opcji, dlatego już zaspokoiłem się na tą pozycję, zdecydowałem, bo myślałem, że też na przykład wieża D8 wygrywa, bo policzyłem tylko, że jest szach, król B6, rywal bije na C4, no daje szacha wtedy i po król B2 daje szacha na D2, wygrywam gońca na G2. Ale po szachu bicie nie jest obowiązkowe w szach, dosyć powszechny błąd w liczeniu wariantów, rywal może zagrać silne wieża G7 i teraz okazuje się, że groźba, która wcześniej występowała w wieża D3 jest neutralizowana, bo po wieża D3 rywal po prostu bije teraz na C4, wcześniej nie mógł, bo król bronił, teraz tego króla odrzucił i dopiero wtedy zaatakował pionka, więc to nie jest możliwe. No jak to nie jest możliwe, to nie mam jak robić progresu. Jeszcze myślałem o wieży E8 w tej pozycji, ale wieża E8 o tyle mi się nie podobało, że rywal znowu daje mi szacha, to znaczy nie idzie tu, tylko daje szacha. No wieża E8 idea oczywista, zbić pionka. Jak zagram królem tu, to nie bije mi znowu na C4, bo wtedy bije na E3 i stoję super. To jest coś, co przeoczył przeciwnik, tylko znowu gra wieża na pole, nie F7, tylko na pole G7. Jak zbije na E3, teraz bije królem, ma aktywnego króla i ta pozycja. No, jeszcze liczyłem, że jakieś wieża D6 zagram, przejdę wieżą, tu może jakiś skoczek D3, ale podejrzewam, że tutaj większość ruchów normalnych w tej pozycji powinna przeciwnika utrzymać na powierzchni. Natomiast to, co zagrałem w partii, bo na myśli finalnie, to było szach na A2, król B2, skoczek B4, rywal wrócił, czyli powtórzyliśmy posunięcia i zagrałem wieżę E8. I teraz rywal popełnił fatalny błąd, zagrał posunięcie E4, tak się nam przynajmniej wydawało podczas analizy, zobaczymy jak za chwilę komputer nas wyjaśni. Tak jak mówiłem, szach na polu C7, jak odejdę królem na pole D7, no to zawsze jest posunięcie wieża G7 i rywal stoi, ok, po biciu na E3 wtedy bije na C4, ale jak gram tu król C5, żeby po biciu na G6 zbić na E3, no to wraca wieża na C7 i mamy do czynienia z powtórzeniem pozycji. Rywal natomiast zagrał E4 i tutaj przeoczyłem pewien wariant, dlatego zagrałem skoczek A2, natomiast bicie było dużo logiczniejsze, ideą rywala było danie szacha. Nie podobało mi się to, że po zasłonięciu skoczkiem, no mimo wszystko nie mogę grać E3, rywal ma kontrę związaną z F5, biciem G6 i oceniałem, że ta pozycja nie jest jeszcze do końca taka jasna, rywal ma na pewno spore kontry i to co policzyłem, to żeby nie zagrać, nie zbić na E4, tylko dać szacha na A2. I po król B2 zagrać wieża D8 i myślałem, ale jestem sprytny, już teraz po szachu król B4,
nie ma szacha i pobicie na A4, nie ma gońca C6, bo przecież zasłonił sobie gońca. Natomiast rywal może teraz zbić na A2 i okazuje się, że po szachu na D2 ma przeoczony przeze mnie ruch wieża B2. Co prawda jeszcze, ale ta wieża aż nie chce iść na to D2. Co prawda jeszcze mam posunięcie C3, ale po C3 rywal bije i zatrzymuje mojego groźnego wolnego pionka. Za pomocą gońca F3 ja biję, żeby gońca odciągnąć, rywal wraca, daje szacha. Wydaje się, że jeszcze mam szansę w tej pozycji, ale rywal gra F5 i wygrywa na motywie wolnego pionka, którego nie sposób będzie zatrzymać. Więc takie coś nie przychodziło i tutaj po szachu zdałem sobie sprawę, jaki błąd fatalny zrobiłem. Więc po chwili namysłu zagrałem jedyne logiczne posunięcie król na B6, no król na D4 to po prostu bicie i król zasłonił wieżę. Teraz po biciu przynajmniej tracę figury. Rywal zbił mi na C4 i okazało się, że mam pionka mniej nagle w tej pozycji. Po szachu rywal zasłania się na C2, więc troszeczkę tutaj już się zrobiło bardzo nieprzyjemnie. Musiałem wrócić skoczkiem i rywal mi zbił na polu F5. Kolejne energiczne posunięcie ze strony rywala. Ofiara gońca, ale w zamian za wolne pionki, więc tutaj czułem, że się wymyka to spod kontroli. Dałem szacha i po tym szachu skapnąłem się, że przegrywam po prostu w tej partii, jeżeli rywal zagra dobrze. Rywal zagrał król C1. No myślałem, że dam szacha, zdążę zawsze zbić na F5 i będę mieć jeszcze jakąś kontrę. Natomiast rywal zagrał dobre posunięcie król C1, natomiast ze złą mi dał. Zbiłem na polu G2 i tutaj na szczęście dla mnie rywal miał mało czasu i od ręki zbił mi na polu G6 i zagrałem skoczek D3 szach. To co wygrywało to piękne wieża bije B4, gdzie po biciu pionkiem na B4 rywal bije na G6 i nie mam jak powstrzymać jego wolnego pionka z G6. To muszę wrócić wieżą przez D2 na E8, ale wtedy kolejne pionki dołączają do akcji. Gra F5, gra F6, gra F7. Partię wygrywa. Nie mam jak stworzyć dostatecznej szybkiej kontry. Więc tutaj wiedziałem już, że przegrywam, ale na pewnego zbiłem na G2, popatrzyłem na przeciwnika, no i rywal na szczęście wpadł w moje niezwracanie uwagi, bo jeżeli bym się złapał za głowę, oczywiście by coś takiego znalazł, ale on wtedy od ręki też zbił na G6, tu się już ucieszyłem, dałem szacha, zbiłem na F4, po G7 teraz, biję na G5, powstrzymuję pionka, a jak poszło to co w partii, to jest remisowa wieżówka, biję tutaj, rywal musi obronić pionka za pomocą szacha, uaktywniam mojego króla i to co pozostało rywalowi to danie szacha, powrót, bo inaczej po prostu zbiję mu pionka na A4. Nie ma jak robić progresu, więc partia zremisowana, partia wydaje się, że na początku była wyrównana całkiem i na koniec to ja miałem jakieś tam mniejsze albo większe szanse, jeżeli bym zbił wieżę na C4, a później rywal miał bardzo potężną szansę i jestem tutaj przekonany, że komputer pokaże, że w tej pozycji przegrywałem. Później sprawdziliśmy z nimi, z jego trenerem mniej więcej i też się nam wydawało, że tych pionków nie sposób powstrzymać. Więc teraz sprawdźmy sobie, jak wyglądało to z punktu widzenia komputera. To jest plus, który dzięki tym analizom osiągnąłem, mimo że tą partię nie grałem dzisiaj, grałem ją wczoraj, to od tego czasu jeszcze nie sprawdziłem na ocenę komputera, zwykle miałem nawet, że zaraz po partii przychodziłem i sprawdzałem z komputerem zamiast samemu sobie swoje przemyślenia zapisać i przeanalizować. I potem wiadomo, że się troszeczkę sugerujemy chcąc lub nie chcąc wariantami komputera. Więc sprawdźmy sobie przegląd tej partii. Obstawiam, że dokładność 89 z mojej. Chociaż długa partia, więc 91. I rzeczywiście, ja miałem moment, gdzie była wygrana, potem przeciwnik miał moment, gdzie była dla niego wygrana i finalnie partia zakończyła się remisem. Dokładność jej najwyższa z mojej strony 91,3. Dziwię się, że ze strony przeciwnika to było 92,7, więc wyższa dokładność, a mimo wszystko remis. Ale polećmy sobie od początku. Na początku była mniej więcej teoria. I komputerowi pierwszy wariant, który się nie podobał, to Hetman H4 szach. Skoczek F6 pokazuje, żeby wrócić. Ok, jesteśmy z powrotem. Szach na A4 niedokładny. Komputer polecał trzymać ten hetman i z perspektywy czasu w tej końcówce nie było dla mnie najprzyjemniej, więc było to na pewno mądre podejście. Ale ok, musiałem się bronić. Broniłem się dosyć dobrze z tego co widzę. A5 niedokładne, ale przeciwnik też nie zagrał do końca dokładnie. B3, król C7, wieża E8. I tutaj trzymałem gardę, pozycja była dosyć wyrównana. H6 niedokładne, ale wydawało mi się, że z ludzkiego punktu widzenia powinno być ok. Wieża E7, B3, też taki wariant, który rozpatrywałem, no ale nie chciałem dopuszczać tego pionka na H6. Ok, wieża D2, G5, no tak czułem, że G5 wypuściło inicjatywę przeciwnika, mógł zagrać coś dokładniejszego. Później przeszliśmy do pozycji, gdzie komputer pokazuje, że białe stały trochę lepiej, no ale nie mają żadnego planu na poprawę tej pozycji, a ja mam prosty plan na poprawę tej pozycji. No i chodziliśmy sobie w miejscu. Tutaj jakaś niedokładność. Wieża C1, dobre. B4 w tym momencie. A co ciekawe. Po B4 myślałem, że skoczek D6 zagram. B5, skoczek C4, ok.
I myślałem, że to jest dosyć niejasne, bo pionek na E3 spada, ale tutaj komputer pokazuje, że jakoś się to mogło zgadzać. Chyba miał mało czasu, więc nie winię go za to, że nie znalazł na pewno. Przestawiłem moje figury i tutaj stałem dobrze i ciekawe, kiedy przejąłem inicjatywę. O ile w ogóle ją przejąłem. Tak, tutaj przestawiałem się troszeczkę i za chwilę była ta szansa. Okej, tutaj mógł zbić na C5. Wieża H2, C6. Nie mógł tak zagrać. Może zbić na B6. O, zbić na B6 mógł. Okej, to było coś, co przeoczyłem. Ale myślałem, że nawet po bisie na C5 odbije sobie na C5. I powierza C5, wow. Tego mi się nie spodziewał, że komputer tak po prostu oddaje figurę za dwa pionki. I pokazuje, że stoją lepiej białe. Ale okej, dosyć nieludzkie podejście. Wieża H1, wieża tu, przyszedłem królem, rywal zbił na C5. Odbiłem wieżę H1, C4, bicie. No wieża C4, tak jak mówiłem, jeszcze nie było jakimś sporym plusem, ale później się dziwię, że miałem wygrane bicie. A dobra, bo było bicie na E4, przecież wieża H7, dobry ruch. Szach, tak, wieża tu. No i rywal powinien dać szacha, zagrał E4 i powinienem zbić po prostu na E4. I tamte warianty zacząłem liczyć, ale myślałem, że to wygrywa jeszcze łatwiej. Dałem szacha i zagrałem tak, ale rywal... Nawet król bije A2. Myślałem, że ta wieżówka będzie dla mnie super. Bo król jest odcięty, groźny, wolny pionek C. I stoję trochę lepiej według komputera, ale nic szczególnego, więc wieża D8 było błędem, na pewno zagrałem tak. Jeszcze coś tu było lepszego. Król D4 po prostu, żeby pobić się na A2, zbić na F4. Okej, to ma sens. Natomiast ja zagrałem królem tu, bicie. No i tak, i tutaj kluczowy moment dla przeciwnika. Mógł bić na B4, było to na niego lepsze. Tak, to przy remisowej pozycji. Więc po partii sobie powiedzieliśmy z przeciwnikiem, że remis zasłużony. Ja przeoczyłem swoją szansę gdzieś tu. On przeoczył swoją szansę gdzieś tu. Pozycja tak to była dosyć wyrównana. Na początku całkiem nieźle się broniłem, potem udało mi się nawet przechwycić inicjatywę. Ale co, partia zremisowana, mam 3 punkty z 5 partii, może o normę już nie walczę, ale walczę o to, żeby jak najwięcej rankingu udało mi się zyskać, albo jak najmniej rankingu udało mi się stracić. Więc dziękuję Ci za oglądanie, jeżeli dotrwałeś do momentu tego, to pewnie wiesz, jaki komentarz trzeba już napisać, bo było to w trakcie odcinka. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w nowym roku, jeszcze raz, jako że już mamy oficjalnie ten nowy rok i widzimy się w kolejnej analizie. Dziękuję Ci za oglądanie, cześć!